Premier Mateusz Morawiecki przebywał dziś z wizytą na Ukrainie. Szef rządu spotkał się z premierem oraz prezydentem Ukrainy. Sytuacja na Ukrainie jest wciąż napięta. Z punktu widzenia oczywiście Ukrainy jest to niezwykle poważne zagrożenie, które dotyczy integralności terytorialnej i suwerenności tego państwa. Mówi politolog profesor Robert Alberski. Wciąż istnieje widmo ataku Rosji na Ukrainę, mówi politolog Bartosz Brzyski. Jest takie powiedzenie, szykuj się, spodziewaj się najlepszego, szykuj się na najgorsze, więc tak samo trzeba podchodzić do sprawy Ukrainy. Trzeba mieć nadzieję, że mimo wszystko Zachód odstraszy skutecznie Rosję. Wsparcia dyplomatycznego, ale również materialnego Ukrainie udzielają kolejne państwa. Do Kijowa udał się dziś premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Szef polskiego rządu potwierdził, że gdyby doszło do rosyjskiego ataku, Polska przekaże Ukrainie pomoc. Jesteśmy gotowi, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o tym, przekazać Ukrainie kilkadziesiąt tysięcy sztuk pocisków i amunicji artyleryjskiej, zestawy pocisków przeciwlotniczych, Grom, ale także lekkie moździerze oraz drony rozpoznawcze i innego rodzaju broń o charakterze obronnym. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał w Kijowie, że w obecnej sytuacji Europa i cały świat zachodni muszą zjednoczyć się na rzecz suwerenności, niepodległości i nienaruszalności terytorialnej Ukrainy. Wiemy doskonale, że właśnie te wartości stanowią też nie tylko ukraińskiej racji stanu, ale także i europejskiej, w tym także i polskiej. Premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że wkrótce zacznie funkcjonować nowy format współpracy łączący Polskę, Wielką Brytanię i Ukrainę. W obecnych warunkach i groźbie rosyjskiej agresji podpisanie porozumień trójstronnych byłoby korzystne dla bezpieczeństwa regionalnego. Media spekulują, że Wielka Brytania jest gotowa wysłać pododdział sił specjalnych i powietrzno-desantowych na Ukrainę, jeśli dojdzie do militarnej eskalacji konfliktu z Rosją. Londyn od lat zajmuje twarde stanowisko wobec Rosji, no, w porównaniu zwłaszcza z innymi mocarstwami czy państwami zachodnioeuropejskimi. Zauważa profesor Grzegorz Kucharczyk. Premierzy Polski i Ukrainy dyskutowali również o szantażu energetycznym Rosji. Nord Stream 2 stanowi potężne zagrożenie dla pokoju w całej Europie. Apelujemy wspólnie do Niemców, aby nie otwierali tego gazociągu, ponieważ poprzez otwarcie gazociągu zwiększa się możliwości szantażu i prowadzenia wojny ze strony Rosji. Moskwa znacząco ograniczyła dostawy błękitnego paliwa dla Ukrainy. Z tego powodu polska spółka PGNiG kupiła amerykański gaz LNG, który odsprzeda Ukrainie. W Kijowie polski premier spotkał się również z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Z wizytą na Ukrainę udał się także premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz premier Holandii Mark Rutte. Londyn zapewnia Kijów o swoim wsparciu. Rozważane są sankcje dla rosyjskich biznesmenów działających na wyspach. Jako przyjaciel i demokratyczny partner Wielka Brytania będzie nadal bronić suwerenności Ukrainy w obliczu tych, którzy chcą ją zniszczyć. Na temat deeskalacji napięcia na Ukrainie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem rozmawiał telefonicznie sekretarz stanu USA Antony Blinken. Stany Zjednoczone są gotowe do nałożenia na Rosję kolejnych sankcji. Mogę potwierdzić, że opracowaliśmy specjalne pakiety sankcji dla rosyjskich elit i członków ich rodzin na wypadek dalszej inwazji Rosji na Ukrainę. Te wysiłki są realizowane z sojusznikami i partnerami. Poinformowała rzecznik Białego Domu Jen Psaki. Do USA udał się szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Liczymy, że podjęty zostanie temat jeszcze mocniejszej współpracy naszej transatlantyckiej wspólnoty w odpowiedzi na tą geopolityczną sytuację, z jaką mamy do czynienia. Po wizycie w Stanach Zjednoczonych minister odwiedzi Kijów. Na Ukrainę uda się też prezydent Turcji, który deklaruje pełne wsparcie dla ukraińskich władz.